Gotowe? Pocisk. Kamera. Proszę. O, jak się masz? No proszę cię, siadaj. To jest, proszę, niech pan spłaci. Przypuszczają niektórzy, że nagranie dźwięku dla filmu odbywa się w czasie zdjęć. I tak w zasadzie powinno być. Tymczasem nawet w dobrych warunkach atelierowych spotykamy się dość często z zakłóceniami wynikającymi z różnorodnych przyczyn. Słyszeliśmy przed chwilą, jak głośno pracująca kamera uniemożliwia skorzystanie z nagrania. Nie pozostaje więc nic innego, jak powtórzenie go metodą postsynchroniczną. W tym celu aktorzy oglądają kilkakrotnie fragment przeznaczony do udźwiękowienia. Przerwa w przeglądzie, a co za tym idzie światło na sali, umożliwia nam dokładne obejrzenie wnętrza sali synchronizacyjnej. Przypomina ona jednocześnie niewielką salę kinową i studio radiowe. Uprawnia nas do takiego twierdzenia ekran z jednej, a z drugiej strony ściany obite płytami materiału dźwiękochłodnego, które tłumią pogłos do wielkości optymalnej. Przy sposobności przyjrzyjmy się z bliska mikrofonowi. Jest to przyrząd przetwarzający fale dźwiękowe w drgania elektryczne. Przystąpmy jednak do postsynchronów i w tym celu poprośmy aktorów bliżej ekranu, aby mogli po dokładnej analizie ruchu ust na obrazie zapełnić każde ich drgnięcie odpowiednią zgłoską. Kolego kinomechaniku, poprosimy o sklejkę. Sklejką nazywamy... No nie, nie definiujmy. Wystarczy zapamiętać, że jest to odcinek taśmy sklejony w obwód zamknięty po to, aby umożliwić oglądanie jednego ujęcia kilkakrotnie bez przerwy. Mimo że uruchomiony projektor nie jest bezszmerowy, dokładna izolacja kabiny projekcyjnej od sali synchronizacyjnej gwarantuje zupełną ciszę w miejscu nagrywania dźwięku. Jak się masz? Proszę, siadaj. To jest... Proszę, niech pan spocznie. Niech pan domówi... Proszę panu. Proszę wziąć oddech na kwestii partnera i mówić od razu po nim, ponieważ zbyt późne wzięcie oddechu opóźnia rozpoczęcie pańskiej kwestii. Aby nie pozostać w tyle za swoją ekranową postacią, stara się pan przyspieszyć rytm mówienia, przez co traci pan synchron. Tym razem próba wypadła dobrze. Reżyser zdecydował się dialog nagrać. A jak się masz? Proszę, siadaj. To jest proszę, niech... Pan spojrzy. Drgania dźwiękowe głosu ludzkiego, przetworzone w drgania elektryczne, dostają się drogą kablową do stolu mikserskiego. Zadaniem operatora dźwięku jest za pomocą tego urządzenia dokonać regulacji natężenia dźwięku oraz dobrać odpowiednią barwę dźwięku. Pan ciągle myśli, że to ja ukradłem zegar. Następnie drgania elektryczne zostają wzmocnione przez wzmacniacz zapisu do tego stopnia, aby ich energia mogła uruchomić urządzenie kamery zapisującej i utrwalającej dźwięk na nośniku dźwięku taśmy filmowej. Technik za pośrednictwem specjalnego przyrządu optycznego obserwuje przebieg zapisu. Jednocześnie wzmacniacz kontrolny przesyła drgania elektryczne do doraźnej kontroli. To byłyby wszystkie zagadnienia, a mój głos to wygląda mniej więcej tak.
Dziękuję, kolego operatorze. Z pewnym onieśmieleniem, a poza tym z pokreślonym tekstem, zasiadam przy pulpicie. Następnie oglądam kilka razy, zresztą bez specjalnego zainteresowania, nieudźwiękowiony film. A kiedy jestem już w dostatecznym stopniu znudzony i reżyser zaczyna żałować, że mnie zaangażował, wówczas nagrywają mój głos i wypłacają mi karze. Proszę o cięcie. Dziękuję. Taki jest koniec postsynchronów, ale nie koniec projekcji. Należy jeszcze sprawdzić wyniki naszego nagrania. A, jak się masz? Proszę cię, siadaj. To jest, proszę, niech pan spocznie. Niech pan mówi jak dawniej. Ty. Tak będzie prościej, naturalniej. No dobrze, no oczywiście, tak będzie naturalnie. Przecież cię znałem od dziecka i ojca twojego znałem. Pan ciągle myśli, że to ja ukradłem zegarek. Prawda. Oczywiście, że tak myślę. Dobrze. Pamiętam, zegarek ten kosztował 1000. To jest 500 złotych. Dodajmy do tego procenty, powiedzmy, 100 złotych. I oceńmy ten zegarek na 600 złotych. Tych pieniędzy panu nie dam. Dla starych zegarmistrzów. Ja tego zegarka nie ukradłem. Więc z jakiej racji mam panu płacić? Pan musi w to uwierzyć.